Olga! Es Nura! Serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sims Średniowiecze. Dzisiaj, jak obiecałam, możliwe, że zrobimy sobie misję Niną, bo dawno nie grałam nią. Czy to będzie ta misja? Nie, chyba nie. Co jeszcze? Przybój? Rozbitek. Zbadaj tajemniczy wrak statku na wybrzeżu Królestwa Jutubernia. Dziwy w mieście Jutubernia, Lady Nina. Preludium wojny. Wrak statku został wyrzucony na brzeg miasta Jutubernia, a wraz z nim żeglarz ocalały po zabójczym ataku, który zatopił jednostkę. Czy to po prostu kolejny statek, który pochłonęło niebezpieczne morze, czy królestwo zaczyna grozić niebezpieczeństwo? Zbadaj tajemniczy wrak statku u wybrzeży Królestwa Jutubernia. No to zaczynamy. A, Nina! Lady! Moja Lady! Włącz, bo ja musiałam na nowo niestety... A, moment. Musiałam na nowo ustawić sobie wszystko. W grafice i wszystko. Ale każda aktualizacja sterowników tak działa. No dobrze. Lady Nina zmierzała na plażę, gdzie czeka królewski doradca Łazina. Kilka godzin wcześniej fale wyrzuciły na brzeg żeglarkę razem z fragmentami wraku statku. Lady Nina miała nadzieję, że dowie się, co się stało na falach. Dobra, moment, za chwilę. Przeczytaj rejestr wyroków, to nie wiem, co tu. A masz coś tu zrobić. Wysłaj 3 petycji. No dobra, chodź tutaj. Bo zróbmy to, żebyś była super hiper. No chodź. Nie mam komu musi dać napitek? Nie ma żadnego chlania. Proszę bardzo, słucham petycji. No. Dzień dobry, ale to ładnie wyglądasz. Braylon. No, słucham cię. Nijak. Petycja do monarchy. Wasza wysokość, proszę cię o opłacenie podróży w nieznane. Postawię żagiel w twoim imieniu i odkryję tajemnice świata wokół nas. Wiedza, skarby, chwała, to wszystko może być twoje. Naturalnie, tak, lubię wszystkie te rzeczy. Wyruszaj w moim imieniu i odkryj wiele dziwów. Absolutnie nie. Nie do nas stać, to dawaj. Przeprowadzę podróż w poszukiwaniu dziwów. Nina nieznacznie zwiększa swoją popularność. Obecnie ona jest lubiana w królestwie. Jak to miło. Dobra, muszę 3 takich wysłać petycji. Ty na mnie ziewaj, tylko wysłuchuj tutaj. Prosicie jeszcze? Halo. Spieszę się, o idzie ktoś. Kto ty jesteś? Patmarka. Granel. Helg Janek. Temps Jewin. Veru. Petycja do monarchy. Świnia sąsiada wdarła się do mojego ogródka i wyżarła moją kapustę. To kapuściana katastrofa. Domagam się zadośćuczynienia za 2 stracone kapusty. Odpłać mi za to. Dobrze, dobrze. Oto 3 złote symole za twoje kapusty. W porządku? Naprawdę? Biada nam. Jakże teraz królestwo przetrwa utratę całych 2 głowek kapusty. Wynoś się stąd, rozwiąż swoje problemy samodzielnie. Dobra, nas stać. Bardzo się cieszę, że za złoto kupię nowe kapusty, a wasz czyn przywrócił mi wiarę w sprawiedliwość. Lady Nina nieznacznie zwiększa swoją popularność. Wiesz, musimy trochę popracować nad PR-em. Nie wiem, gdzie trzeba przeczytać te rejestry. Nie bardzo wiem. Tutaj może w księgach?
Niech ktoś jeszcze przylezie, bo ja muszę to zrobić. Te rejestry, kurczę. Są dokumenty. No jak tego nie zrobisz, to będzie ci smutno. Mnie też. Ojeju. Halo. Co kamera zrobiła mi teraz? No niech ktoś przyjdzie, no. Nie mam czasu, pierdoły. Muszę iść rozbitka ratować. To nie to. Co ma wisieć? Nie... Siedź tam na tyłku i udzielaj audiencji. Jeszcze jedna. I a ten rejestr. Możemy powiedzieć, gdzie to jest. A ciebie wyposażył, czyli ty masz to u siebie. Trzeba było doczytać, nie? Tu, to. Możesz doczytać siedząc i czekając? Masz taki multitask, wasza wysokość. Jaka znudzona. Lady. No kurczę, no przyjdzie ktoś. Chyba królowa Żabol idzie. No, to ty nie możesz tu czytać. Bo to tam jest złe oświetlenie, czy jak? Siadaj tu. Wyjątkowy nietowarzyski członek gildii został uznany winnym ohydnych zbrodni wojennych, o którego oskarżono. Z wielką przyjemnością podpisują ten nakaz jego aresztowania. Serio? Podpiszę, ja wszystko podpisuję tutaj. Kurczę, no co się dzieje z kamerą teraz o tej aktualizacji? Coś mi nie działa. Nie wiem, nie wiedziałam, że taką perspektywę mogę mieć. O, 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 jest ktoś. Jest ktoś życzeniowy, no. A ty nie widzisz, dopóki się nie ukłonią, tak? Kąsek ona chce. No. Petycja do monarchy. Mój ojciec nie zgadza się na ten ożenek, ale ja kocham i pragnę wziąć ślub z moją sympatią. Czy dostanę na to zgodę władcy? Miłość zwycięża wszystko, naucz się posłuszeństwa i szacunku wobec starszych od siebie. Spoko, szalejcie! Dziękuję, wasza wysokość. Moje kochanie i ja jesteśmy twoimi dłużnikami. Dobra, koniec audiencji, zrobiona. Mamy jeszcze podpisać nakaz aresztowania. To będzie tu. To będzie to? No, Nina, chodź. Wysłałaś? W dyby? Wtrąć członka gildii w dyby. A to ja mam sama zrobić? Co, czym ty się tam zajęłaś znowu? A ja go sama muszę wtrącić. Monarcha. Myśli w dyby. No. Nina. Streszczaj się tam. Chodź, tutaj się trzeba. O. Kupis Elmer. Chodź. Nie ma jedzenia, Nina. A w sumie jest głodna. Dobra, zjedz tam. A potem tego trzeba w dyby wysłać. Haha, te fulga. Zjadłaś? No nie zjadłaś. Oj, ty jesteś pierdoła jednak, a nie królowa. Sprzedaj sobie monety, nabierz sobie wody, powiedz życzenie. Duże życzenie stać nas. Możesz brać kwiatki? Możesz. Strasznie jest w drodze, by aresztować firma Elmer. Dobra, wykonałam wszystkie zadania. Zbyt duży tłum, ty nie lubisz tłumu. Tak jak ja. W końcu zrobiłam cię na moje podobieństwo. Lowa nabiera z wiadra wody normalnie. Makrata. No. Nie ma, królowa stoi, królowa wrzuca monetę i życzy sobie życzenie. No. Oj. Wrzuciłaś? Boże, nie ogarniam. O, teraz. Wiesz co, dobrze było jakbyś... Nina, Lady Nina ma szczęście, życzenie zostało wysłuchane i teraz udało jej się zdobyć bonus jasnowic. Fajnie. Czy my możemy... Tylko, że my chyba nie możemy niczego... Możemy coś kupić? Ty masz coś w ogóle w swojej ofercie? Ale ty masz nagle rzeczy dużo. Kupimy sobie pstrąga, co? No ja bym chciała sobie moc zrobić... Nie możemy tu wejść. Ja muszę coś zjeść. Ja umrę z głodu zaraz. Dobra.
Nieważne. Nina, chodź. Idziemy na plażę. Na lokację. Czyli gdzie? Tu. Kto tu jest? O! Jest! Leży! To są realia, nie? Jest, no nikt nie widzi! Co za znieczulica! Unoszący się garnek. Proszę bardzo, to są realia. Wszystko się unosi. Coś się grzeje chrzani. Podejrzewam, że przy następnej aktualizacji... przy następnym uruchomieniu, przy następnej misji będzie trochę lepiej to wyglądało. Bo po prostu grze się... coś ustawiło nie tak teraz. Ale jak ustawię z tej perspektywy, to wszystko jest cacy, nie? No. No chodź tu, królowa. Do domu, cię do domu dam. Tu. Nie ma do domu, chodź tu. I? Moment. Wygląda na to, że przytrząsnęli wrak i znaleźli to biedaczysko, żeglarkę. Wciąż nie odzyskuje przytomności. Simie, królewski doradca łazina. Gdzie jesteś? Zdaj mi raport o sytuacji. Czyli co? Tutaj, wiesz, tutaj jest, ktoś jeszcze z nią przypłynął, widzisz? Tylko, że jemu nie poszło. Gdzie ten łazina nasz? To jest łazina? Nie, to nie jest łazina. Czyli musimy do domu chyba. Gdzie ten łazina jest? Czy co? Chodź do domu, bo ty jesteś głodna strasznie, chodź. Tu łaziny nie będzie, ale możesz sobie tu ryby łowić. Natychmiast wasza dostojność. Straże przeszukały wrak i mogą przekazać kolejne szczegóły, jeśli życzysz sobie ich wysłuchać. Żeglarka żyje, ale wciąż nie odzyskuje przytomności. Czego sobie ode mnie życzysz? No kurczę, żeby się ocucił. Czy mogłeś tam... wróć do zamku, wezwij naszych... O! Wróć do zamku, wezwij naszych zwiadowców. Ocuć żeglarza, natychmiast potrzebuje informacji. To bym chciała. Jednak, a potem ocuć żeglarza może. A może odwrotnie? Ty przybyś do mnie, jak to miło z twojej strony, że nie musiałam dylać tam, tylko że jestem głodna, przyniosłem cię do jedzenia. Tak, moja pani, wezwę naszych zwiadowców, by oczekiwali twojego przybycia w zamku. No co z tym tą biedną kobietą tu? O, ocuciła się. Żeglarka się budzi. Gdzie ja jestem? Czy ja żyję? Żyjesz. Pytuj o wrak. Kurwa, umrze z głodu zaraz. Nie jest tak źle, kurczę. Jest głodna strasznie. Ja żyję? Chwała wszechwidzącemu. Nie udało mi się dobrze przyjrzeć naszym napastnikom. Uderzyli w nas pośrodku nosy. Zanim się zorientowałam, co się dzieje, zostałam wrzucona w zimne, czarne fale, a nasz statek płonął. Mieliśmy 30-osobową załogę. Musisz pożeglować i poszukać ocalałych. Błagam cię. Czemu królowa ma to robić, przepraszam? Ja bym Hadrę wysłała. Nie, ona ma faktycznie pożeglować. Co za okropna sytuacja. Ciekawe, czy strażnicy uzyskali jakieś informacje po przebadaniu wraku. Lepiej zajmie się tym szybko. Może jest nadzieja na odnalezienie pozostałych. Tak, ale lepiej do domu i coś zjeść. Biegiem, królowa. Królowa, w sumie królowa mogłaby trochę o linię zadbać. Bo to takie wcięcie coraz głębsze, tak? A nie daje skutków. Czemu ty się tak świecisz nagle? Królowa, do domu! To jest twoje błogosławieństwo, tego życzenia? Że ty jesteś widząca? Ale w sumie wiesz, czekaj, wiesz co, zaryzykujemy. Tu jest od razu ten. Dawaj. Szukaj ocalałych. Dawaj, tam coś dostaniesz na tym. Jakąś rybkę ci upieką. Haha, od razu, na głodniaka. Ale takie ma skupienie, że żal tego nie wykorzystać. Wiem, że jest głodna strasznie. No dajesz. Niedługo po postawieniu żagla Lady Nina i jej załoga natrafili na gęstą mgłę. Powoli naprzód wypatrywać wszelkich szczątków. Mgła otoczyła statek i oczy wszystkich wpatrywały się w wodę. Zimne opary utrudniały wyczucie kierunku. Wrak na sterburcie. Z mgły wyłonił się ponury widok. Pogryzione przez rekiny ciała przywierały do rozrzuconych szczątków, które stały się wodnym grobem jasnego przeznaczenia. Nikt tu nie ocalał, moja pani. Żeglujmy z powrotem do miasta Jutubernia. Wiatr zaczął się nasilać, a mgła cofała się, gdy żeglarze zawrócili w stronę doków. Nagle rozległ się strzał z działa i woda obok statku Simanina wytrysnęła z wielkim rozpryskiem. Zbliża się wrogi statek, pełne żagle, przygotować działa na wypadek pościgu.
Po kolejnym wystrzale z działa, który spodłował tylko nieznacznie, statek wroga opuścił żagle i pozostał ukryty we mgle. Lady Nina i załoga wrócili do miasta Jutubernia, zastanawiając się, do kogo należał tajemniczy statek. Czyli potrzebujemy szpiega. Przecież to jest na jedną osobę tylko misja. Morza zawsze były niebezpieczne, ale tego rodzaju agresji nie można opuścić płazem. Ja i królewski doradca Łazina musimy się rozmówić, aby postanowić o dalszych działaniach. Ale najpierw, jakie wieści o swojej załodze ma usłyszeć Hada? O Jezu, no szczerość. Co mam mi ściemniać? Nie żyją, kurna, no. No. Nie, szczerze, nikt nie ocalał. A co, brutalnie. Chodź, królowa, powiedz jej szczerze. Jak poszło? Udało ci się znaleźć jakichś moich kompanów z rejsu? No, znalazłam w wielu kawałkach ich. Spełniły się moje obawy. Dziękuję za wasze starania. No i super. To wszystko? Mogę z nim jeszcze o czymś porozmawiać? Chyba nie, nie? To przykre, co przeżywa Hilada, ale teraz w żaden sposób nie można pomóc. Muszę wybrać się z powrotem do zamku. Ja i królewski doradca Łazina musimy się spotkać. Powiem mu, co się stało na wodach. Chodź, królowa, do domu, bo jesteś głodna. Ale ma ładne to. Dobra. A ja znajdę tego naszego... A, tu jest już. Tu? To jest ten sam? Chyba się zmienił. Czyżby zginął? To był siwy, nie? Umarł może. Królowa, do domu szybciej. Zagęszcza ruchy. Czy królowa idzie do tego zamku? Boże, ona się naprawdę nie spieszy. Królowa, biegiem. Umrzesz z głodu zaraz. Zawój o strawę, czy jak to się robiło? Tu jest. A nie możesz czemu? A nie ma żadnego sługi. I to jest smutne. Chodź, królowa, na górę. Na pięterko sobie sama upieczesz, gotujesz coś. Chodź. Zrobisz sobie zupę z saliny. Masz tyle tego w ekwipunku? Nie, moment. Ach, dobra. W sumie chciałam z pstrąga, bo sarnina do karmienia naszej bestii jest. Kojadłaś? I co tam? Znużona. Nie ma znużenia. Zobacz, jak ci dobrze idzie. Powiadam o wrogim statku. No chodź. Nina, proszę cię. Nie ma spania. Sen jest przereklamowany. To śmierdzi? No to ja już tego nie pozmywam. Ktoś to inny pozmywa. No. Kamero. Proszę. No zaraz zemdleję. Ostrzelali wasz statek? Podejdź do mapy taktycznej i pokaż mi, gdzie zostaliście zaatakowani. Metrolacja nie osiąga poziom trzeci. Super. Dobra, parę rzeczy odblokowaliśmy, nie będę tego czytać, bo mi boli gardło. Ale tutaj... proszę bardzo. Pokaż, gdzie był ten statek i pójdziemy spać, bo jest trzecia nad ranem. A ty dalej... tutaj kusisz, no. Chodź, królowa. Ale ty ma fajnie, ale super. Nie chcę ćwiczyć strategii, chcę mu pokazać. Miałam pokazać mu, gdzie ten drugi statek. A, to muszę tak zrobić, nie? Tak czy siak. Wokresik Walafim. Rolem Darim Teshima. Umej bana sil dorshim. Nie byliśmy zbyt daleko od nabrzeża. Tylko trochę na południe, o tutaj. Od tej tutaj pozycji. Zaatakowali nas, gdy znaleźliśmy wrak innego statku. Może to spisek jest? Wogen Vatanith. Abe. Bremfim Vetine Gorig Vetha. Bereo. Tigram Cencek. Flagrim. Dziwne. Te wody nie są uznawane za specjalnie niebezpieczne. Są blisko szlaków handlowych z kupczyc i czasami przyciągają piratów z korsarzynu, ale ci generalnie nie wciągają do swoich konfliktów innych królestw.
No to może coś się zmieniło. Jeffrey Caruth? Czy możemy już iść? No dobra, rozmawiałam już o, rozmawiam o wrogim statku. No to dalej. Rusznik grzyb tam jest. Pro Felga. Jo Farel. I Shell Varnevon? Masz takie rzeczy w kieszeniach? No w sumie pod tą kieską skoro by się zmieściło, nie? No halo! Słyszycie się, w ogóle was zemdleje. No, jakoś wam tu nie idzie. Ale jaką bitwę? Masz rozmawiać o wrogim okręcie. Ja tego nie rozumiem. Ale ty się upiornie śmiejesz. Wezwałem naszych zwiadowców. Miejmy nadzieję, że rzucą trochę światła na tę sytuację. Musimy być pewni, że miasto YouTubernia jest przygotowane na wypadek, gdyby sprawy się skomplikowały. Świetnie, ale Nina, wiesz co, ja chcę, żebyś ty się przespała, bo ty umrzesz mi normalnie tutaj za chwilę. I chodź tutaj spać, Kino. Śpij. Chodź. Co mamy zrobić? Odbierz raport od zwiadowcy Ambroży i zwiadowca Demetrysz posłuchaj raportu. Okej. Okay. Piraci z Korszazynu są bezwzględni, ale nawet oni mają kodeks honorowy. Mordowanie przypadkowych członków załogi nie pasuje do nich, szczególnie bez ogołocenia ofiar ze wszelkich majątności lub zapasów. Polityka gildii w kupczycach to skomplikowana sieć. Wrogie przejęcia są powszechne, ale rzadko prowadzą do wybuchów przemocy. Nina, do spania! Dobra, niech ona się wyśpi, bo mi padnie, ale super ma skupienie. Ja mam platynę! Fajnie, jakbym wbiła tą platynę, to by było miodzio. Ale ona idzie, do góry idzie. Czyli ocena rośnie, jest super. Więc wiesz co, Nina? O 8 wstajesz, nie będziesz spała do oporu. Dobra, chodź tutaj. Musisz, wstawaj, nie ma spania. Już, Nina, pobudka, jak ja cię mogę budzić? Tak, dobrze. Dawaj. Chodź tutaj. Przyjmij. No, obudź, że się do końca. Co? No trudno, że nie wyspana. To są ważniejsze rzeczy. Nina, gotowa jesteś? Słuchaj raportu, chodź. Okay. Moja pani, konsorcjum Gildii Skupczyc i admirał Horus Mandragora z Marynarki Kupczyc mieli pilne spotkanie, na którym dyskutował o środkach do podjęcia przeciwko narastającym atakom piratów. Nie widziałem jeszcze w Kupczycach takiego napięcia. Admirał zaleca atak pełną siłą na piratów. Okej. Okay. A ty? Chodź tu. Wasza dostojność. Nastąpił nagły wzrost aktywności piratów z Korsarzynu. Są plotki, że Sim, straszna kapitan Clarissa Mroczna Fala, zwołał spotkanie Trybunału, a floty Czerwona i Czarna prowadzą intensywną rekrutację. Powinniśmy postępować ostrożnie. Okej. Okay. I co mam zrobić? Miasto YouTubernia musi być przygotowane na wypadek, gdyby zrobiło się paskudnie. Porucznik Grzyb, przygotuj ochronę z tą osobą. Ja generalnie z takim nazwiskiem facet, to niekoniecznie czy tam facetka, nie wiem, kim ty jesteś. Kobieta. Nie wiem, czy z takim nazwiskiem wzbudzisz zaufanie jako porucznik. To niepokojące wieści. Wróćcie do swoich zadań zwiadowczych w Korsarzynie i Kupczycach. Zbierajcie dalej informacje i wysyłajcie wiadomości do miasta YouTubernia. Ja i porucznik Grzyb pomówimy o kwestii ochrony naszego królestwa. Skoro zbliża się wojna, musimy być przygotowani. Nie chciałam tu wojny wywołać. Czy ja mogę z tą jakoś... O, małe przygotowanie. O, tutaj, tak. No, tak, tak, okej, okay, super. Ja mam kolejne jakieś te zadania. Chodź tu, porozmawiaj z nią. Dopilnuj, aby nasze oddziały były przygotowane. Być może na razie uniknęliśmy bitwy, ale wojna wrze i mam złe przeczucie, że to jeszcze nie koniec. Spytaj dwóch obywateli o życie. To muszę mieć jakieś słowo dobre relacje, chyba nie. A z tym mogę... Moment, z tym mogę... O, jak ty śmierdzisz.
Orlikiem! Ilpin! Empyma! Orlika mogę spytać. Nie mogę? Ty mnie nie lubisz? Skończyłam? Jak skończyłam? Aha, bo to jest pierwsza część jakby. Udało ci się ukończyć misję na poziomie platynowym. Absolutnie niesamowite. Co wiesz, czy przybój? Lady Nina odkryła los statku i załogi, do której należała rozbitek Hilada, lecz przyczyny ataku pozostały tajemnicą. Statek z miasta Youtubernia został zaatakowany na morzu przez nieznanego wroga. W międzyczasie zwiadowcy donieśli, że kupczycy i korsarze są na skraju wojny. Na horyzoncie miasta Youtubernia zbiera się burza. No to tyle. To tyle w tym odcinku. Będzie gorąco, z tego co widzę, bo to jest incydent, to będzie chyba kontynuacja tego. Właśnie nie wiem, czy nie zrobić jakiś po prostu ciągiem, ale strasznie chciałam zrobić z Zylem misję jakąś. I kurczę, chyba nie mam... O, stworzę mój stworzy, to chyba to jest, nie? Tak. Tylko, że to jest z Zylem? Z Zylem lub... czy medykiem lub Sine. Dobra. O, stworzę mój stworzy, podejrzewam, następnym razem zrobię. Ile zrobię. I mogę już zrobić kapłanów. Kapłanki. To będą kapłanki. Kobiety będą. Żeby były jakieś parytety, bo niestety tam samych facetów prawie mam. I kuźnia to też będzie kobieta. I... Tylko jeszcze rycerza chciałam zrobić. A rycerza mogę też zrobić? To tutaj, nie? Muszary. On by się chyba przydał. Tam jest sporo misji z nim, więc chyba go też zrobię. Nie wiem, w jakiej kolejności to będę robić. Tutaj w ogóle muszę, chciałabym zrobić te ozdobniki, młyn, latarnia. Ale to wszystko kosztuje! A ja nie mam za dużo tu pieniędzy w tej grze. Znaczy pieniędzy, to jeszcze te punkty trzeba zbijać, czyli trzeba grać. Ja nie mam czasu. Ale tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!